Co? Psst. No co? Masz chwilę? A wyglądam, jakbym miał? Gość mi nie przyszedł. Duże studio, co? Bardzo ładne. Wygląda na drogie. Nieprzyzwyczajony jesteś do takich. Niezręcznie znowu, od razu na starcie, tak. Dzisiaj ze mną Tadeusz Zieliński, dziennikarz growy, game developer, od niedawna streamer, aspirujący. Tak, chcę na tym robić grube pieniądze. Wiele osób pewnie, które to w tej chwili ogląda... Nie kojarzy po prostu, a jesteś jakby, no, to będzie jeden z najważniejszych wywiadów, jaki przeprowadzę w tym programie. To wzruszające jest. Mianowicie tworzyłeś najlepszy program o grach, który pojawił się w polskiej telewizji. Tworzyłeś ich kilka, ale tym najbardziej znanym jest Review Territory. Gry recenzowaliśmy z kolegą, ja byłem od pecetów, a on był od konsol i żeśmy się kłócili. Jaki to był rok? Kiedy... To było tak strasznie dawno temu, że już nie pamiętam. Jak zacząłeś w ogóle, jak zacząłeś ten temat? Jak tam wlazłeś po prostu i stwierdziłeś, wiesz co, będziemy pokazać gry? To Tomek Kretschmar, też bardzo znana postać, o której nikt nie słyszał i nikt jej nie zna, bo jest stary i... Bardzo znana. Pracował w Hyper, w Kanal Plusie i wpadł na pomysł zrobienia... Zdaje się, że oni bardziej wpadli na pomysł zrobienia kanału Grach, a on wpadł na pomysł ściągnięcia tam mnie i Miłosza Brzezińskiego, aka Grabarza. Zryłem życie i zepsułem życie paru osobom, z tego co wiem, bo mi mówili, że przez nich na przykład pracują w branży gier. Chciałbym o tym porozmawiać za chwilę, ponieważ jesteś człowiekiem, który jest z branży gier teraz. Tak, tylko jestem teraz w tej fajnej części branży gier, czyli nie, że dziennikarstwo, jakieś wywiady. Najgorsze. Ja robię. Wyobraź sobie w telewizji pracować. Jakby game development to jest taki mokry sen każdego 13-latka, bo zagrał w 3 gry. W moim przypadku 16-latka, zajęło mi to 26 lat. Ja miałem takie marzenie bycia kosmonautą. I dla mnie to podobne. I dla mnie to był super realne i mi się wydaje, że ten game development to jest takie bycie kosmonautą tego wieku. Tak, tylko to jest bardziej bycie tą panią, która napisała te 20 tysięcy linii kodu, które wysłały na Księżyc. Siedzisz przy Excelu na przykład. Albo marzenia o pracy przy testowaniu gier. Dla nich wiesz, co to jest. Oni sobie wyobrażają, że będą przychodzić całe tytuły, będą grać w najnowsze gry. Jestem chory, więc zakaszlę teraz znacząco. Nie, najgorsza praca na świecie to jest bycie testerem, ponieważ grasz w nieskończoną grę, zepsutą, której nic nie ma, jeszcze długo nic nie będzie, a ty musisz w nią grać i to musisz w nią grać tysiące godzin. Więc jak dzieciaki mają teraz takie marzenie, że o, będę QA-owcem, będę cyberpunka sobie ogrywał moimi kolegami, tak, a później dostajesz Pudzian The Strongman Mobile grę i... Znowu będzie niezręcznie. Twoja praca w Hyperze. I w Review Territory, i innych programach, przy których pracowałeś. Tak jak mówiliśmy, to były mroczne czasy. Musiało być dużo konfliktów z władzami trochę wyżej. Co tego, co mogliście przedstawiać, a co nie? Żadnych nie było. Serio? Była pełna wolność, mogliśmy pokazywać, co chcieliśmy. To były wspaniałe czasy. Były wspaniałe czasy, skończyły się, jak przyszła pani dyrektor nowa, która nam powiedziała. Na wstępie chciałem powiedzieć, jestem waszą nową dyrektor. Ona była dyrektorką kanałów dziecięcych i młodzieżowych bodajże. Tak. O, no to idealnie. Ale ona chyba nie miała ani dziecka, ani młodzieży w sobie, bo na dzień dobry powiedziała, że chciałem wam powiedzieć, że mnie gry nie interesują, nie lubię ich, nie bardzo rozumiem, jak się można nimi interesować. Więc myśmy się wtedy tak, tak oklepali to był ten moment. Bo aha, czyli co? Do końca roku? No i tak. Pani nam powiedziała na przykład, że ponieważ są dzieci i że nie wolno nam za bardzo pokazywać brutalnych scen, a ja się jej wtedy spytałem, jak mamy to zrobić w roku, w którym wychodzi Dishonored, Assassin's Creed i Call of Duty. I wtedy rzuciłeś dziennikarstwo growe, telewizyjne. Dziennikarstwo growe rzuciło mnie. I wtedy stwierdziłeś, wiesz co? Znaczy nie, tak naprawdę to wiesz, co się stało. Mm? Przyszli młodzi twórcy internetowi. Aha. Internet się... Tylko, no, to znaczy... Zabiłeś mnie. Słuchaj. Zabiłeś moje marzenia. Robię teraz program w telewizji. No wiem! No, a ja? I słuchaj. Zobacz, jakie masz ładne studio. Wiesz, ile tu jest pieniędzy w to wszystko włożone? Wiesz, że myśmy na korytarzu musieli?
A potem nawet nie mieliśmy korytarza, tylko była taka niebieska ściana i wirtualne... Przepraszam. Widzisz? Mam różlicę przez to. Na pewno jest teraz dużo widzów oglądających ten program w tej chwili, którzy prowadzą własne programy growe w telewizji i chcieliby wiedzieć, co, kiedy ten statek zacznie tonąć. Na pewno jest wiele takich osób. Ten? Tak. Jak się do Game Devu dostać? Internet? Nie. Który? A ten? Nie, to jest jak przyjdzie nowa pani dyrektor. Aha. I ci powie, że jesteś nieśmieszny. Znaczy to już wszyscy mi mówią tutaj. Chciałem powiedzieć zgodnie z prawdą, ale stwierdziłem, że będzie niezręcznie i że jednak nie powinno się tak mówić prowadzącemu i... Spoko, napijesz po prostu wody, ty też możesz, jeśli chcesz. Ta. Ale paluszki dobre bardzo, trzeba przyznać, że tutaj nie jadłeś paluszki? Nie cieli. Ktoś popełnił błąd po prostu, teraz jest dobrze. Twoja pierwsza praca jako game developer? Witcher Battle Arena. Co? Haha, tak. Właśnie, widzisz? W 2013 byłem w ReTogMaes, czyli Riot Games. No i wróciłem, no nieważne, nie ułożyło się. Dostałem propozycję od mojego serdecznego kolegi, przyjaciela, z którym pracowałem w jednym z tych pism, które zabiłeś. Ty internet. Niezręcznie, nie? No i powiedział, chodź. Ja wiedziałem mniej więcej, co wtedy się dzieje w Redzie, bo wcześniej miałem z nimi możliwość pogadania na ten właśnie temat, czyli robienia jakiejś gry MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena. Nie myślcie od razu, że to... Udało ci się uciec szczęśliwie. ...Ligo Lego z Riota. Nie, odrobienia gry MOBY. W każdym razie oni chcieli zrobić wiedźminową MOBĘ. Mieli na to jakiś pomysł i ja przyjechałem i zrobiłem najlepszy elevator pitch w życiu. Nigdy w życiu już nie uda mi się zrobić takiego dobrego elevator pitcha. Czy można mówić o defekacji? W sensie używać powszechnie uznawanego za obraźliwe słowa na określenie czynności defekacji, bo to jest ważne, bo to jest... Tak, już zacząłeś. ...historii. No więc rozmawiałem wtedy z Adamem Kicińskim, czyli szefem firmy CD Projekt. Czekaj. Chodzi ci o kupa w sensie, czy...? Tak. Znaczy, okej. Bardziej chodziło o czynność kupkania. Dajesz. Jak przyszedłem, to ta gra miała mecze po 45 minut, a miała być mobilna. I powiedziałem tak, Adam, no nikt nie sra 45 minut. I to był ten pitch, który przeszedł, bo która miała 10-minutowe meczyki. Jak ci się przydało doświadczenie, które zdobyłeś, prowadząc programy o grach telewizyjne? Bo jakby oczywiście wiadomo, że tutaj głównie połączenie jakby i ludzie, których poznałeś, to ci się, dzięki temu ci się udało, ale na pewno są jeszcze jakieś skille, które tam musiałeś zdobyć. Że wszystko dostałem po znajomości. Tak. Dobrze, masz rację. Czekaj, gdzie jest moja kamera? Tam lata. O, tu jest. Nie myślcie, że da się zrobić cokolwiek bez znajomości. Bo to nie chodzi o to, że znajomości ci dadzą pracę. Nie, znajomości dadzą ci możliwość pogadania o pracy. I to o to chodzi. Albo no więc, nie musisz być dobry. Wiesz, czasem dostajesz cały program. Właśnie. No. Te grube pieniądze. Zagranie w te tysiące gier mi dużo dało. Zwłaszcza teraz. Na przykład wczoraj dokładnie to robiłem. Filtrowałem. Wczoraj filtrowałem cały dzień umiejętności, żeby wybrać z kubki umiejętności, żeby już nie przesadzać, nie? Bo to jednak przed 10, więc nie możemy tutaj... Mam akcept. Żeby z tej kubki dużej grupy, dużej ilości umiejętności wybrać te takie najfajniejsze. Znaczy serio, no granie w gry przez lat 20, 16 zawodowo tak do pism i do telewizji pozwala ci po pierwsze nabrać masy doświadczenia, takiej czystej wiedzy po prostu tego, co się wykorzystuje w grach, z czego się je robi, tak? Jakie są typy, jakie są sztuczki. Z drugiej strony, jak piszesz recenzję, to musisz tę grę w jakiś sposób zdekonstruować, także wyciągnąć z niej to, co jest, wiesz, najfajniejszego. I to bardzo przypomina w sumie pisanie właśnie tak zwanego high levela, bo grę się projektuje, najpierw się robi high level concept, a potem się robi low level. Czyli high level to jest to, że nasza gra będzie strzelaniną, w której będziesz miał 12 broni i będziesz walczył z potworami i zdobywał doświadczenie, a na koniec będzie boss. I no, będzie wchadzona w realiach II wojny światowej. Czyli każdy komentarz 12-latka pod tym, jak zrobiłbym lepiej grę. To jest to, tak. Mam to. Świetny pomysł na grę. Nie ma nic śmieszniejszego dla game developerów niż mail, w którym ktoś ci pisze, że mam świetny pomysł na grę,
najchętniej MMO postapokaliptyczne. Ma świetny pomysł na grę, mogę się z wami nim podzielić, czy jesteście zainteresowani. Nie. Nie jesteśmy. Nikt nie jest. Idzie tutaj, zaraz nam wyłączą, coś się zepsuło. Super. Słuchaj. Coś powiedziałem? Chcesz zobaczyć mojego kota? Co robisz? Nic, patrzyłem na kota. Pokaż. Masz kota i nie mówisz? Mam. Taki jest. Śmieszny, nie? Brzydki strasznie. Jest okropny. Nie, jest ładna bardzo. Ohydny. Najpierw nagrywanie programów telewizyjnych o grach komputerowych. Później game dev. Pomyślał... Tak, no to... Gry komputerowe show. Tak, to mój program, o co chodzi. I nagle, co się dzieje? Polsat robi stację telewizyjną o grach. Masz swój program. Oj, bez przesady, mam swój. Mamy z Radkiem. Masz z Radkiem. Gorszy tam na górze, bo my nie mamy takiego ładnego studia. Nam nie dali. Masz program. My nie mamy wody też, od razu ci powiem. Nie mamy ani wody, ani paluszków. Wody. A to wszystko, wiesz co, przez mój urok osobisty. Nie, naprawdę, bo Radek mnie zaprosił do radia i nam się super fajnie gadało. Bardzo inaczej niż tutaj chyba. Mm-hmm. Nie, w sumie ta rozmowa niech będzie, że jest spoko. W każdym razie zaprosił i było tak bardzo przyjemnie nam się, tak, wiesz, chemia. Mm-hmm. Chemia. Słyszałem. No i Radek, jak Radka zaprosili, żeby hej, zrób tu, wiesz, będziesz miał takie małe biuro, gorsze niż to, fajne. To on pomyślał, że a słuchajcie, bo taki był i on ten Hyper robił. I zobaczcie... I oni wszyscy mówią, ej, myśmy oglądali Hypera. No tak. Ty też? Tak. No zobacz. Dlatego tu jesteś. Musimy przejść do twoich streamów. Bardzo, bardzo niezręczne. Mam widzów. Masz ilu? Między 15 a 30. Na raz. Ale ja dopiero zacząłem. O, no to będzie lepiej, oczywiście. Mówię tak każdemu. Piszą do mnie często ludzie i się pytają, jak... Jak zacząć? Jak zacząć? I co, powiedz, bo nie ja wiem. Właśnie zaczynam. To jest szczęście zupełnie tak naprawdę. Mi się właśnie wydawało, ale oprócz tego, czy na tym się da zarobić pieniądze? Na Twitchu? Tak. Tak. Bo na razie zarobiłem $12 w 3 miesiące, więc nie ma szans. Wow. Dzięki. Bardzo śmieszne. Nad jaką grą teraz pracujesz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie, top 10 ulubionych gier. Najgorsze pytanie na świecie, nie mogę odpowiedzieć na nie. Top 10 ulubionych gier. Nie mogę na nie odpowiedzieć. Top 10 ulubionych gier. Ulubiona gra. PlayerUnknown's Battlegrounds i mi. Fuj, co? Serio? 1100 godzin. Żartujesz? Nie. Naprawdę ty? Tak, ale ja mam dużo ulubionych gier, to nie oceniaj mi. Ale w PUBG też. O mój i mam Boże. 300 godzin w Sea of Thieves. Wiesz co, mówię o tym, że nie poznawałeś swoich bohaterów. Wiem. Wiem, to działa w dwie strony, uwierz mi. Nie. Tak. Myślisz, że co, że ja się nie jarałem, że przyjdę do programu Gargamela? Ha, człowieku, ja cię oglądałem na YouTubie.